Dzień Boży w 30. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kiedy zadają pytanie Jezusowi, które przekazanie jest najważniejsze, pada jedna odpowiedź. Będziesz miłował. Będziesz miłował Boga, bliźniego, siebie, wszystkich. W człowieku rodzi się drugie pytanie, które nie zostało wyrażone na głos, a brzmi ono, jak tego dokonać? Odpowiedź daje nam święty Bernard, który powiedział, pytasz mnie, z jakiego powodu i jaką metodą lub miarą należy kochać Boga? A ja odpowiadam, powodem kochania Boga jest sam Bóg, a metoda i miara jest miłością bez metody i bez miary. Znów dylemat, czy mnie na to stać, by kochać bezgranicznie i zawsze? Nie podpowiem, bo tylko Ty się znasz najlepiej. Tylko Ty wiesz, na co Cię stać, co możesz, a czego nie dasz rady zrobić. Znasz swoje mocne i słabe strony. I wie także o nich On, Pan wszelkiego stworzenia. Kiedy szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania o naszą obecność w Kościele, przed Bogiem i ludźmi, których mamy kochać, wskazówkę dostrzegamy w krzyżu. Co jest najważniejsze? Miłość do Boga. To ta pionowa belka wznosząca się od ziemi do nieba, od człowieka do Stwórcy. Gdyby nie ona, nie bylibyśmy w stanie zawiesić belki poziomej, która oznacza relacje z ludźmi. Im bardziej kochamy Boga, tym bardziej ludzie dla nas stają się bliscy. W wielu parafiach dziś jest rocznica poświęcenia Kościoła własnego. I to też mi podpowiada, że na wszystkie nurtujące pytania związane z moją wiarą i moją miłością znajdę właśnie w świątyni, gdzie w centrum przy ołtarzu stoi krzyż. Tu warto podziękować wszystkim, którzy się o tę świątynię troszczą w jakikolwiek sposób. Ale największe uznanie jest dla tych, którzy w swoich świątyniach mają swoje miejsce, gdzie mogą naładować akumulatory, by wyjść z tego miejsca poświęconym. Bo czy nie jest tak, że właśnie przychodząc na Eucharystię doświadczamy miłości Boga, gdy złożył na krzyżu swego Syna z miłości do nas? Ten daje nam siebie jako pokarm z miłości do nas. Wszystko w konkretnym celu, byśmy także miłowali. Święty Jan od Krzyża mówi, ponieważ dusza im więcej kocha, tym doskonalsza jest w tym, co kocha. Tutaj więc dusza, będąc już doskonałą, jest całą miłością, jeśli tak można powiedzieć. Wszystkie jej uczynki są miłością. I będąc w środku, patrząc na krzyż, możemy powiedzieć jak w pokerze, sprawdzam. Ale nie innych, lecz siebie. Sprawdzam, czy wszystko się zgadza. Przychodzę, by uświęcić się, ale czy wychodząc jestem innym człowiekiem? Przychodzę, by dostać wskazówki, lecz wychodząc chcę je stosować? Nie zawsze tak się dzieje. Nasz uparty charakter nie pozwala nam nic zmieniać. Przychodzę pokazać się Bogu i mówię Mu, rób co chcesz, ja wiem lepiej. To jest nasza bolączka, że nie chcemy się poddać Jemu, Jego prowadzeniu. I czy wtedy możemy powiedzieć, że najważniejszym przykazaniem jest miłowanie Boga? Wielkim teologiem i zarazem delikatnym w swoim nauczaniu był papież Benedykt. Powiedział on, niczego nie należy przedkładać na służbę Bogu. Takie poddanie się Bogu nie jest dla stworzenia destrukcyjne. Przeciwnie, stworzenie ma taką naturę, która zaprasza do adoracji. Rytm naszego życia ma właściwe tempo, jeśli jest pobudzane jej siłą. Chodzimy do świątyni często słabi, wymęczeni całym tygodniem pracy. Mamy w sobie wiele złości, wiele rozgoryczenia i zawodów. Patrzymy na ołtarz, krzyż, wpatrujemy się w hostię. Nic się nie zmienia? Dlaczego? Bo oczekujemy jakiegoś wynagrodzenia za nasz trud. Zapominamy o słowach, słudzy nieużyteczni jesteśmy, zrobiliśmy co do nas należało. Chcemy grać pierwsze skrzypce, choć nie potrafimy opanować gry na trójkącie. Zdrowa, wolna od egoizmu miłość siebie jest podstawą miłości bliźniego, w konsekwencji Boga. Często idziemy w innym kierunku. Wszystko dla wszystkich, a dla mnie nic. Jest to chora szlachetność. Jeżeli nie potrafimy ofiarować miłości sobie, to nie damy jej także innym. Nie akceptując siebie i swojego życia, nie będziemy bezinteresowni. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego oznacza jedno. Bądź dobry dla siebie, pokochaj siebie, ale nie egoistycznie. A wtedy będziesz zdolny miłować innych. Miłuj i czyń co chcesz. Miłuj, ale naprawdę. Miłuj jak Bóg przykazał. Miłuj Boga i bliźniego, bo nie można rozdzielić tego nakazu. Oto jedność wypływająca z pragnienia Boga. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Z Panem Bogiem.